Ja może tylko tak podzielę się na początku, że jak mnie Pan wysłał na ulicę, żeby ewangelizować, to myślałem, że to już jest naprawdę hardcore, ale jak tu siedzę przed Wami, to widzę, że z Panem Bogiem jest ciągle więcej i mocniej. I mam nadzieję, że to, co powiem, będzie przydatne. Mam taką propozycję, bo z reguły jak coś mówię, bo tam w internecie czasami coś powiem, to zaczynamy taką modlitwą w ciszy. Taką modlitwą, w której padają jakieś słowa, coś mówię na początku, a później przez chwilę, której długość zależy od Pana, zanurzamy się w takim nic nie mówieniu, w takiej kontemplacji, w takim przygotowaniu na to, co się za chwilę wydarzy, ale też w takiej pokorze i gotowości, żeby na ten czas, kiedy się spotykamy, kiedy coś mówię, być może zostawić swoje wyobrażenia, swoje poglądy i pozwolić, żeby te słowa, które wierzę będą pochodziły z Ducha Świętego, coś w nas zmieniły, we mnie i w was, na coś nas przygotowały. Być może uleczyły jakieś rany, być może dodały odwagi, aby coś zrobić, coś, co o czym myślimy, ale z jakichś powodów ciągle się przed tym opieramy. Więc zanurzmy się teraz w ciszy, możecie zamknąć oczy, nie musicie. Z taką intencją właśnie, aby ta cisza była wsłuchiwaniem się w słowa, w to, co Pan chce nam powiedzieć. W to, jak chce w nas zadziałać, to, jak chce odmienić nasze serca i przygotować na to, abyśmy zobaczyli siebie w Jego oczach, abyśmy na pytanie, kim jesteśmy, nie szukali odpowiedzi z rozumu, nie szukali odpowiedzi z doświadczenia, ale za każdym razem na świeżo wpatrywali się w Jezusa, wpatrywali się w Boga i w Nim tej odpowiedzi szukali. Jak tak się zastanowimy nad pytaniem, kim jesteśmy, to chyba każdy z nas potrafi odpowiedzieć na to pytanie, tak przynajmniej książkowo. Mieliśmy całe seminarium Odnowy Wiary, które w zasadzie mówiło nam o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga. I to jest nasza tożsamość, to jest nasza prawdziwa tożsamość. To jest tak naprawdę sens naszego życia i powód, dla którego jesteśmy tutaj na ziemi. Ja może na początku przeczytam, jak to katechizm Kościoła katolickiego określa.
co jest tak naprawdę wynikiem wielu, wielu miejsc w Piśmie Świętym, które o tym mówią. Więc w pierwszym punkcie tego katechizmu czytamy: Bóg w samym sobie nieskończenie doskonały i szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci w sposób całkowicie wolny stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Dlatego w każdym czasie i w każdym miejscu jest on bliski człowiekowi. Bóg wzywa człowieka i pomaga mu szukać, poznawać i miłować siebie ze wszystkich sił. Wszystkich ludzi rozproszonych przez grzech zwołuje, by zjednoczyć ich w swojej rodzinie, w Kościele. Aby to zrealizować, posłał swojego Syna jako Odkupiciela i Zbawiciela, gdy nadeszła pełnia czasów. W Nim i przez Niego Bóg powołuje ludzi, by w Duchu Świętym stali się Jego przybranymi dziećmi, a przez to dziedzicami Jego szczęśliwego życia. I chwilę dalej czytamy coś takiego. Pragnienie Boga, to jest 27 punkt. Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. I myślę sobie, że każdy się pod tym podpisuje. Tak teoretycznie, być może też praktycznie. Ja myślę, że ja się, jakby to może jest czas trochę na takie świadectwo, podzielenie się, jak to u mnie wyglądało, bo moja droga do Boga to jest droga związana z odpowiedzią sobie na pytanie, kim jestem. I różne odpowiedzi w różnych fazach swojego życia na to pytanie udzielałem. Różnie o sobie myślałem, tak w głębi serca, w różne rzeczy wierzyłem i przez to w różnych miejscach byłem i różne rzeczy doświadczałem. I zgodnie z tym, co tutaj jest napisane, dopóki nie stało się dla mnie prawdą, że jestem dzieckiem Bożym, nie doświadczyłem tego, czułem niedosyt. I to było tak, że na początku, jak byłem dzieckiem, moja relacja z Bogiem była dosyć silna, taka dziecięca, związana z księdzem, który gdzieś tam mnie prowadził. I miałem takie przekonanie, że Bóg spełnia wszystkie moje pragnienia, więc modliłem się, prosiłem o cukierki, dostawałem cukierki. W ogóle było tak pięknie. Ale ten ksiądz się zmienił, a ja generalnie wychowując się w rodzinie ateistycznej, mój tata jakby nie wierzy w Boga i ciągle toczymy dyskusję na ten temat, jakby wpoił albo przekonał mnie do tego, że Boga nie ma. I to był taki pierwszy moment, kiedy ja zmieniłem swoje patrzenie na to, kim jestem, bo pamiętam taki moment w moim życiu, kiedy wyraźnie przekonałem się do tego, że Boga nie ma. I w pewnym momencie, w takim konkretnym momencie, którego nie pamiętam w dacie, ale pamiętam w swoich emocjach, że nagle poczułem, że jestem sam. Czyli odpowiedź na pytanie, kim jestem wówczas, to byłaby odpowiedź na jakby wyrażona w ten sposób, że jestem sam odpowiedzialny za swoje życie. Jeżeli ja sam czegoś nie osiągnę, to nikt mi w tym nie pomoże. I pamiętam wielki ciężar, który wtedy poczułem, bo z tego miejsca, w którym ufałem, że Bóg jest przy mnie i mogę od Niego uzyskać wszystko, nagle zdałem w miejscu, w którym tak naprawdę o wszystko muszę sam zawalczyć. I jakby szybko się z tym pogodziłem, jakby człowiek jest w stanie przyzwyczaić się do wszystkiego, tym bardziej, że widziałem, że wszyscy naokoło też tak na to patrzą. Więc jakby rozwijałem w sobie to przekonanie, że jestem sam odpowiedzialny za swoje życie i dokładałem kolejne odpowiedzi na pytanie, kim jestem, czyli mówiłem o tym, że jakby stałem się rodzicem, przedsiębiorcą, biznesmenem. I w zależności od tego, jak odpowiadałem na to pytanie, to tak postępowałem. Jeżeli w pewnym momencie taką dominującą moją tożsamością i odpowiedzią na to pytanie, kim jestem, było to, że jestem przedsiębiorcą, to tak naprawdę całe swoje życie podporządkowywałem pracy. Przychodziłem do domu, myślałem o pracy. W pracy myślałem o pracy. I
jakby można powiedzieć, że w tym swoim życiu osiągałem sukcesy, ale tak jak tu było napisane, nie byłem w stanie osiągnąć trwałego szczęścia. To znaczy ciągle doświadczałem takiego momentu chwilowego zadowolenia z tych sukcesów. I później zaczynał się kolejny bieg, o kolejne cele, o kolejne osiągnięcia. I w pewnym momencie stało się tak, że byłem tym bardzo zmęczony i czułem, że być może jest coś więcej, coś, czego do tej pory nie widziałem, a co jakby sprawi, że odkryję coś, co się nie zmienia, co trwa wiecznie. I to pragnienie, o którym też mowa była przed chwilą w tych cytatach, wlane w serce wierzę każdego z nas, doprowadziło mnie do miejsca, w którym nagle w ułamku sekundy, tak jak można powiedzieć w ułamku tej chwili, swoim jakimś przekonaniem doprowadziłem do tego, że Boga usunąłem ze swojego życia, nagle narodziłem się na nowo. Doświadczyłem takiej śmierci dla świata i narodzenia się dla Boga. Można powiedzieć, że w pewien sposób taki mistyczny zmartwychwstałem. I od tego momentu to, co mogę powiedzieć o sobie, to właśnie to, że doświadczam tego, że jestem dzieckiem Boga. To jest taka pierwsza i najbardziej oczywista dla mnie odpowiedź, kiedy myślę o sobie i pytam się, kim jestem. I to doświadczenie, które ciągle trwa, wydarzyło się parę lat temu, 3 lata temu, czy nawet już 4, sprawia, że zupełnie inaczej niż kiedyś myślę, podejmuję decyzje, działam. I to, co chcę chyba teraz powiedzieć, to to, że odkrycie swojej prawdziwej tożsamości, tej prawdziwej w Bogu, w moim przypadku i wierzę, że w przypadku wielu innych osób ma dwie fazy, chociaż pewnie można o tym mówić na wiele innych sposobów, ale myślę, że, że jakby powiedzenie o takich dwóch etapach może być przydatne. To znaczy najpierw to jest taka teoretyczne rozważanie. To znaczy tak jak z rodzicami. Jeżeli zanim się staniemy rodzicami, to mamy taką część, gdzie przygotowujemy się do tego, czytamy, co to znaczy być rodzicem. Wyobrażamy sobie, jak to jest być rodzicem. Ale później pojawia się dziecko na świecie i my doświadczamy tego swojego rodzicielstwa. To doświadczenie nas kształtuje, ono nas przemienia. Ono tak naprawdę wypełnia treścią to nasze wyobrażenia, co to znaczy być rodzicem. I tak samo było w moim odkrywaniu tożsamości związanej z tym, kim jestem. Przez pewien czas wyobrażałem sobie, co to znaczy być dzieckiem Boga. Czytałem, miałem jakieś projekcje na ten temat, ale kiedy przyszło takie faktyczne doświadczenie Bożej obecności, te wszystkie wyobrażenia w pewien sposób runęły. Pojawiło się czyste doświadczenie i tak naprawdę coś, czego wyrazić słowami się nie da. I może ja nie jestem w stanie nawet tego wyrazić, co to znaczy, jak doświadczam tego, że jestem dzieckiem Boga, natomiast mogę się podzielić tym, w jaki sposób ja się uczę tego ciągle na nowo i co pomaga mi w doświadczaniu tego coraz bardziej i bardziej. Myślę, że to może być przydatne, bo w Kościele katolickim, do którego należymy, mamy całą masę narzędzi, wspaniałych narzędzi, które prowadzą nas do doświadczania Bożej obecności, do trwania w Bożej obecności, do tego, żeby ta Boża obecność nas przemieniała. I ja też na nowo ciągle je odkrywam i ta liczba jest ogromna. I chyba podzielę się tymi, które są dla mnie takie najbardziej oczywiste, zachęcając was do tego, żeby być może jakby skorzystać z tych moich doświadczeń i być może coś z tego wziąć dla siebie, może inaczej spojrzeć na to, co jest być może codzienną praktyką, a może być tak naprawdę cudownym spotkaniem z Bogiem, serce w serce, które przemienia
życie zupełnie i radykalnie, tak jak się stało w moim przypadku, bo w moim, to już o tym pewnie mówiłem parę chwil temu, ale widocznie czuję, żeby to jeszcze raz powtórzyć, to takie doświadczenie Bożej obecności sprawiło, tak jak powiedziałem, że umarłem, narodziłem się ponownie i wszystkie moje lęki odpadły. Całe moje stare życie tak naprawdę skończyło się i zaczęło się nowe życie. I to, czego doświadczam każdego dnia, jest jakby spełnieniem wszystkich moich marzeń. Marzyłem kiedyś o pokoju, który się nie kończy. Marzyłem o radości, która trwa. Mimo tego, że na zewnątrz mogą szaleć różne rzeczy, ja też doświadczam, płaczę, śmieję się. Ale to, co jest w środku, to, z czego źródłem jest Boża obecność, się nie zmienia. I to jest takie miejsce, jestem głęboko o tym przekonany, że każdy z nas w sercu właśnie tego pragnie. Pragnie tego doświadczenia, a przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, przez to, że ta zasłona w świątyni została rozdarta, mamy do tego bezpośredni dostęp. Łatwy dostęp. Kościół nam zostawia wiele wspaniałych narzędzi, jak to zrobić, jak to wykorzystać w naszym życiu. Więc chyba teraz trochę powiem o tych narzędziach, które stosuję sam. Które myślę, że właśnie są istotne, abyśmy doświadczyli tego, kim jesteśmy w Bogu. I jeszcze pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, ale to, co teraz myślę, że jest ważne, to to, że kiedy myślimy o sobie jako o dziecku Bożym, o tym, że naszym Bogiem, że naszym tatą jest Bóg Ojciec, na drodze stają pewne wyobrażenia. Jak rozmawiam, czasami zdarza się, że rozmawiam z różnymi osobami na ten temat, to okazuje się, że obraz Boga, który mają, to jest obraz związany z rodzicem konkretnie tej osoby. I wyobrażają sobie Boga właśnie w taki sposób i w takiej relacji, w jakiej trwali ze swoim faktycznym rodzicem. I katechizm o tym mówi, mam tu zaznaczone, mam nadzieję, że to znajdę, ale to, co jest istotne, to to, żebyśmy się od tego obrazu uwolnili. Że on może być potrzebny, on może pokazywać jakiś element, jeżeli nasza relacja z rodzicem była dobra, ale to nie wyczerpuje tej miłości, którą Bóg ma do nas. A czasami może nam tą relację utrudniać, jeżeli w jakiś sposób byliśmy przez rodzica krzywdzeni. Więc ważne jest, jeżeli wchodzimy na każdym w taką intymną relację z Bogiem, żebyśmy pozwolili sobie zapomnieć o tym wszystkim, co o Bogu sobie wyobrażaliśmy. O tym, jakim On jest według naszych wyobrażeń Ojcem. Bo nie możemy sobie tego wyobrazić. To jest poza naszą zdolnością wymyślenia, wyobrażenia. To może stać się faktem w naszym doświadczeniu, ale nie możemy sobie tego wyobrazić. Ja może znajdę ten To się wiąże z tą modlitwą Ojcze Nasz, który pewnie każdy z nas powtarza i w katechizmie Kościoła katolickiego, znowuż polecam zdecydowanie tą książkę. Punkt 2779 właśnie mówi o modlitwie Ojcze Nasz w taki piękny sposób, tłumacząc każde zdanie, każde słowo, które tam ma konkretny sens i znaczenie. Zanim uczynimy naszym to pierwsze wezwanie modlitwy pańskiej, dobrze będzie najpierw pokornie oczyścić nasze serce z niektórych fałszywych wyobrażeń tego świata. Pokora każe nam uznać, że Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ci, którym Syn zechce objawić, to znaczy prostaczkowie. Oczyszczenie serca dotyczy powstałych w naszej historii osobistej i kulturowej wyobrażeń Ojca lub Matki, które wpływają na naszą relację do Boga. Bóg, nasz Ojciec, przekracza kategorię świata stworzonego. Jeżeli chodzi o te narzędzia, jak ja tam z czasem stoję?
jeszcze trochę. Jeżeli chodzi o te narzędzia, ja sobie zrobiłem taką listę, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Jakby przede wszystkim chciałem wam powiedzieć o takim najwspanialszym darze, którym w moim doświadczeniu Jezus nam zostawił na ziemi, czyli Eucharystii. I to jest wspaniałe spotkanie z Bogiem, z Jezusem. Wspaniała możliwość przyjęcia Go do swojego serca i obcowania z Nim w takim bezpośrednim kontakcie. I ja zdecydowanie opieram się, ja zdecydowanie jestem zwolennikiem tego, aby nie ograniczać się do tego, żeby być w kościele raz w tygodniu. To jest trochę tak, że my musimy zawalczyć o to, żeby zrozumieć, kim jesteśmy, bo świat chce nam narzucić swoje rozumienie tego, kim jesteśmy. Chodzimy do pracy, tam jest szef, który nam codziennie powtarza, że my powinniśmy być pracownikami, dobrymi pracownikami. Żyjemy w rodzinach, które też narzucają nam swoje rozumienie naszej roli tutaj w tym świecie. Ale my nie zrozumiemy dobrze tak naprawdę, jak wypełniać tych ról, które każdy z nas w sposób praktyczny musi spełniać, dopóki nie zanurzymy się w tej naszej podstawowej, najważniejszej roli, dla której tu jesteśmy na świecie. Tej roli wynikającej z obecności Jezusa. Z tego, co dla nas przygotował. Dlatego walcząc o to poznanie, o to doświadczenie Bożej obecności, zapraszam was do tego, żeby w Eucharystii uczestniczyć częściej, codziennie najlepiej. Ja zdaję sobie sprawę, że w wielu osobach się pojawia taka myśl, no ale ja nie dam rady, nie jestem w stanie, nie mogę, nie mam czasu na przykład. Ale w takich chwilach my często zapominamy, że nasz Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. On przecież Morze Czarne roztąpił, jak była taka potrzeba. Jordan się roztąpił. Zmarły wstał. Więc jeżeli w naszym sercu będzie pragnienie, Panie, ja chcę się z Tobą spotkać codziennie, ja chcę Cię przyjąć do swojego serca codziennie i będziemy w tym pragnieniu trwać, to Bóg odpowie. Wierzę, że odpowie na to pragnienie. I ja tego doświadczam, bo też czasami się zdarza, że nie jestem w stanie z różnych powodów być. I to pragnienie, które mam w sercu, Bóg zawsze w taki czy w inny sposób spełnia. Proście, a będzie wam dane. Więc korzystajmy z tego wspaniałego daru. Korzystajmy, bo za naszymi granicami, jedną i drugą, to nie jest takie oczywiste, że możemy codziennie chodzić do kościoła, że mamy dwie msze każdego dnia. Tak się nie dzieje. Więc korzystajmy, póki możemy i przemieniajmy swoje serca. I w tym, z tym sakramentem bardzo wiąże się sakrament pojednania i pokuty. My też mamy takich wspaniałych księży i taką wspaniałą możliwość, że przed każdą mszą oni tam są i czekają na nas. Żebyśmy się wyspowiadali, jeżeli czujemy taką potrzebę. I to jest właśnie taki moment, że w którym często zdarza się, że my w ciągu dnia, popełniając grzech, czyli oddzielając się od Boga, nagle stawiamy taki mur pomiędzy nami a Nim, który sprawia, że my nie jesteśmy w stanie z ufnością i z radością spojrzeć na Niego i powiedzieć do Niego: Tato, bo czujemy się niegodni. Bo czujemy, że gdzieś tam zawiedliśmy Jego. I wtedy właśnie pojawia się to wspaniałe miejsce w konfesjonale, gdzie my możemy przed Eucharystią się oczyścić i zaprosić Go znowu do tej relacji. Do tego, aby przypominał nam, jak On na nas patrzy, kim my jesteśmy. I wtedy, kiedy zaczynamy chodzić do kościoła codziennie, albo prawie codziennie, to te chwile, kiedy mamy na plecach te grzechy i to, co nas od Niego oddziela, są krótkie, bo są do kolejnej mszy. Nie przyzwyczajamy się do tego, że patrzymy na siebie inaczej, że boimy się spojrzeć i powiedzieć do naszego Boga: Ojcze. Trwamy w tej relacji, a ta relacja nas przemienia. Więc zdecydowanie polecam, zachęcam.
Może na początku, tak jak mówię, różne, każdy z nas żyje w różnych jakby sytuacjach i różnych możliwościach, ale rozbudźmy w sobie to pragnienie bycia z Nim jak najczęściej w Eucharystii. Które jest takim miejscem, w którym w wspaniały sposób możemy doświadczyć tego, kim jesteśmy w Jego oczach. Następną rzeczą, czy następną taką praktyką, która jest bardzo pomocna, jest modlitwa osobista. I jakby wachlarz modlitwy osobistej jest tak szeroki, że ja w ogóle się czuję w tym temacie generalnie mały, więc nie będę się tutaj jakoś specjalnie wymądrzał. Natomiast chcę wam powiedzieć o jednej na pewno formie, czyli kontemplacji tego, co zrobiliśmy tutaj na początku. Czyli takim cichym spotkaniem z Bogiem, kiedy my po może kilku słowach milkniemy i zanurzamy się w Jego miłości, w Jego ciszy, w tym, co jest językiem Boga, takim niewypowiedzialnym, a jednak przemieniającym nasze serca. I tutaj znowuż na ten temat znalazłem parę słów w katechizmie Kościoła katolickiego. Nie wiem, czy polecałem. Bardzo polecam tą książkę. Gdzież ten punkt jest? Kontemplacja jest modlitwą dziecka Bożego, grzesznika, któremu przebaczono, który zgadza się na przyjęcie miłości, jaką jest kochany i chce na nią odpowiedzieć jeszcze bardziej kochając. Jest on jednak świadomy, że jego odwzajemniająca miłość jest tą miłością, którą Duch Święty rozlewa w jego sercu, albowiem wszystko jest łaską od Boga. Kontemplacja jest pokornym i ubogim powierzeniem się miłującej woli Ojca w coraz głębszym zjednoczeniu z Jego umiłowanym Synem. Więc taka chwila ciszy. Ja praktykuję to w ten sposób, że z reguły dzień zaczynam taką modlitwą. I jakby jeżeli Bóg pozwoli na to, bo to też jest tak, że ja nie mogę nastawiać budzika za bardzo, bo my wszyscy śpimy w jednym pokoju, a moja żona się wnerwia, jak chodzę do kościoła, więc muszę tak jakby z szacunkiem dla jakby takiego porządku domowego wstawać, więc po prostu Pan Bóg mnie budzi. Staram się, proszę Go o to, żeby się obudzić powiedzmy koło 5:30. Różnie to wychodzi, czasami ma inne plany, więc się nie budzę, ale jeżeli wstaję, to po prostu wstaję i po jakichś tam zajęciach, które mam, po czytaniu jakiegoś fragmentu książki, jakichś dzieł mistycznych, które gdzieś tam staram się codziennie czytać, właśnie zanurzam się tak powiedzmy pół godziny w takiej ciszy. No to pół godziny, czasami jest to 15 minut. To nie chodzi o czas. Chodzi o to, o wygospodarowanie i rano jest to taki dobry moment, kiedy wszyscy śpią, generalnie w domu jest cisza. Więc ta cisza, można powiedzieć, jest taka łatwa. Jest taka naturalna dla tego stanu. Później idę do kościoła i też staram się tam trwać w ciszy. Przed mszą jakiś czas, żeby przygotować się do tego spotkania, które za chwilę nastąpi. Z Jezusem. I później po mszy też przez chwilę trwam w ciszy. Bo to, co się wydarza podczas Eucharystii, jest niewyrażalne. Jakby nie ma słów, żeby dziękować za to, co Jezus każdego dnia podczas każdej Eucharystii dla nas robi. Więc można tylko odpowiedzieć na to po prostu w takim milczeniu, w takim zachwycie. Gdzie każde słowo to za mało. Więc zachęcam was do tego, żeby przynajmniej spróbować takiego trwania w ciszy. Ja wierzę, że jest tu na pewno ktoś, do kogo docierają te słowa. Pewnie inaczej bym ich nie mówił. Więc jeżeli czujesz, że to jest dla ciebie, to spróbuj odpowiedzieć na to zaproszenie.
Ale to nie tylko w ten sposób, nie tylko w ciszy, jeżeli chodzi o modlitwę osobistą, ja uczę się tego, jak Bóg na mnie patrzy. Ostatnio odkryłem różaniec, czyli zupełnie druga strona, jakby ciągłe mówienie. I to jest też taki piękny sposób, w którym Maryja w taki też niezrozumiały dla mnie piękny i łagodny sposób poprzez kontemplowanie tajemnic i poprzez ten czas, który spędzamy razem, przybliża mnie do Jezusa i mi tłumaczy, co On dla nas zrobił, jak bardzo nas kocha, jak bardzo mnie kocha. Więc też do takiej formy modlitwy zapraszam, w zależności od predyspozycji, od tego, co jest dla was bardziej naturalne, co jest dla ciebie bardziej naturalne. Następnym narzędziem, takim wspaniałym narzędziem, które nas przybliża, które mnie przybliża do tego, aby poznać, jak Bóg na nas patrzy, aby odkryć, kim jesteśmy, jest modlitwa uwielbienia, tutaj we wspólnocie. Tu we wspólnocie najłatwiej nauczyć się modlitwy uwielbienia, która później może trwać wtedy, kiedy to spotkanie się kończy. Wychwalamy i uwielbiamy Pana za to, kim On jest. Jak na nas patrzy. I to jest taki zachwyt, w którym my w naturalny sposób stajemy się dziećmi Bożymi. Cieszymy się jak dzieci na Jego widok, na Jego obecność. Wprowadzamy się w ten stan. Przemieniamy swoje serca. Nie patrzymy na nasze kłopoty, nie patrzymy na to, z czym przyszliśmy, jak nam jest dobrze albo źle w życiu. Stajemy w świetle Jego chwały i uwielbiamy Go razem z chórami anielskimi. Więc taka ta nasza wspólnota jest właśnie takim wspaniałym darem, w którym możemy uczyć się tej modlitwy uwielbienia i później praktykować wtedy, kiedy jesteśmy sami. I tutaj takim narzędziem są pieśni uwielbienia. Na YouTubie jest ich masa w ogóle. Mam taką swoją playlistę stworzoną, którą sobie po prostu pomagam. I u mnie w domu non-stop jakby nie ma innej muzyki, jak tylko muzyka uwielbienia. Ciągle wielbię Boga. Doświadczam tego, kim jestem. Wielbiąc Go. Też na ten temat piszę, polecam. Lokowanie produktu ewidentnie. To też jest. Nie zaznaczyłem sobie, który punkt, a tu jest cała masa, więc nie będę tego czytał. Ale myślę, że możecie przyjąć na słowo, że tak jest, jak powiedziałem. Chciałem wam jeszcze powiedzieć o przynajmniej jednej rzeczy, która jest trochę zapomniana, już o niej mówiłem, więc się będę powtarzał, czyli o postach. O poście jako takim jakby wspaniałym sposobie pozbywania się tego, co nasze i otwierania się na to, co pochodzi od Boga. I wierzę, że post jest łaską. To znaczy nasze serce musi najpierw poprzez łaskę Pana Boga zapragnąć tego, aby pościć, aby w takim oddaniu dziecka Bożego powiedzieć do Niego: Panie, ja chcę Ci coś oddać. Ja chcę zrezygnować z czegoś dla Ciebie po to, abyś przyszedł do mnie z mocą, abyś mnie przemienił, abyś powiedział mi to, co chcesz, abym usłyszał. I w moim przypadku właśnie staram się, bo my znowu jakby w Kościele katolickim jesteśmy błogosławieni tym, że mamy jakby w ciągu roku takie dwa wspaniałe okresy, w którym jakby ten post jest naturalny. To jest czas oczekiwania przed narodzeniem Pana Jezusa i czas przed Jego zmartwychwstaniem. I to jest taki, to jakby w moim doświadczeniu to są takie momenty, w którym poprzez post, który trwa dłużej, ja przygotowuję się na Jego przyjście albo na ten cud, który się wydarzył
wtedy, kiedy zmartwychwstał. I wierzę, że Pan do każdego z nas puka z takim pragnieniem, aby nas zaprosić do tego postu. Jeżeli trwać będziemy w modlitwie, to usłyszymy, czego On od nas chce. Jakiej formy postu od nas chce. Ja jakby, już od jakiegoś czasu, co tydzień w piątek nie jem, tylko piję wodę. I to jest wspaniały czas takiego ciągłego postu, który mi przypomina o tym, jak za każdym razem, kiedy pojawia się dyskomfort związany z głodem, jak wspaniały jest Pan. Tego się nie da wyrazić, bo to brzmi tak bez sensu trochę. No jak mogę się cieszyć, kiedy czuję, że mi kiszki marsza grają? Więc nie będę o tym za dużo mówił, ale w doświadczeniu... Słucham? Zaśniesz głodny? Zasnę. Właśnie generalnie staram się jak najszybciej pójść spać. Ale wcześniej wstaję. To jest tak, że po prostu doświadczyłem czegoś takiego, że chyba... Że budzę się na przykład o 5:00. Czasami już coś wcinam, także... Tak to działa, ale... Tak. Mięsa nie jestem w stanie jeść. Muszę uważać na mięso na przykład. No, po całym dniu niejedzenia z mięsem, z kawą. No, ale to jeżeli będziecie to praktykować, to się nauczycie, sprawdzicie. W każdym bądź razie o co chodzi w poście? Post jest łaską. To znaczy w moim, tak jak ja to rozumiem, to jest tak, że ja każdego piątku jakby dziękuję Panu Bogu za to, że znowu mnie tym postem obdarza, że znowu daje mi wolę silną, żeby nie jeść. I dziękuję za każdą godzinę, kiedy nie jem, bo nie wiem, kiedy zdarzy się i to się czasami tak dzieje, że na przykład cukierek się do mnie uśmiecha. No czuję to wyraźnie, no, on tam jest specjalnie i czeka, żebym go wziął, woła, żebym go wziął. I to jest taki moment, w którym albo upadnę, albo nie. Jeżeli nie upadnę, to jest łaska, to nie jest moja zasługa. Ale post i takie stanięcie właśnie w prawdzie i stanięcie, jakby odpowiedzenie na to zaproszenie Pana Boga oczyszcza. Oczyszcza z tego wszystkiego, co nie jest nam potrzebne. Przygotowuje na przyjęcie tego, co Bóg chce nam powiedzieć o nas samych, jak nas widzi. I tak jak powiedziałem, te formy postu, które doświadczyłem, są różne, bo na przykład jak modliłem się o to, jak Panie Boże chcesz, abym Adwent spędził, jaką formę postu chcesz dla mnie w tym czasie, to okazało się, że to był właśnie różaniec codzienny. I miałem takie doświadczenie właśnie przeżywania tego okresu przygotowania się na narodzenie Pana Jezusa z Maryją. To było cudowne. To jakby w taki piękny sposób jeszcze więcej powiedziało mi o tym, co tak naprawdę wyrazić teraz słowami wam nie potrafię, ale było pięknym doświadczeniem. Na Wielki Post ten post był jeszcze inny, więc jakby tutaj dla każdego z nas Pan Bóg przygotował, wierzę, jakąś formę właśnie takiego wyrzeczenia. I myślę, że skoro o tym mówię, to też jakby parę osób może się zdecyduje na to, aby na to zaproszenie odpowiedzieć. Znowu, tak jak w przypadku uczestniczenia w mszy świętej, rozpalić pragnienie. Panie Boże, ja chcę dla Ciebie pościć. Powiedz mi, jak chcesz, aby ten post wyglądał. Pokaż mi. Daj mi łaskę, abym go dotrzymał. Ja chcę. Tyle jest potrzebne. O 9:30, tak? Mieliśmy skończyć. Zobaczę jeszcze, czy mam coś na kartkach. Mam jeszcze dwie rzeczy. Mam dwie rzeczy. Bo nie powiedziałem o lekturze Pisma Świętego. I no już o tym tyle osób mówi, więc ja generalnie pewnie nic nowego nie dodam do tego wszystkiego, bo tak naprawdę często naszym problemem w relacji z Bogiem jest to, że my mamy o Nim wyobrażenia, które
bierzemy z na przykład naszego domu rodzinnego, które tak jak powiedziałem, jak pisze katechizm Kościoła katolickiego, powinniśmy odrzucić w tej części przynajmniej, które były jakieś dysfunkcyjne. Ale nawet jeżeli to odrzucimy, to w to miejsce możemy wrzucić swoje wyobrażenia na temat, jaki Bóg jest. Czym chce nas obdarzyć? Jak wygląda Jego miłość? A tu nie chodzi o wyobrażenia. Tu chodzi o fakty, które są w Piśmie Świętym zawarte. Więc lektura Pisma Świętego pozwala nam na uniknięcie takiego właśnie problemu z tym, że będziemy sobie wyobrażać, a nie opierać się na tym, co sam Bóg o swojej miłości do nas powiedział. I ja miałem takie doświadczenia, że pierwszy raz, jak czytałem Pismo Święte, zanim właśnie tak jakby Pan Bóg przemienił mnie i jakby objawił mi, wyjaśnił mi, co tam jest napisane, miałem takie poczucie, że ja nie rozumiem zupełnie, o co chodzi. Że to są słowa, które są sprzeczne, że w jednym miejscu czytam tak, a w drugim zupełnie inaczej. Ale jednocześnie miałem takie doświadczenie, że to przemienia moje serce. Ja nie muszę tego rozumieć. Żeby Pan Bóg tymi świętymi słowami przemieniał mnie. I wierzę, że tak jest w przypadku każdej osoby. Że nawet jeżeli czytamy i nie rozumiemy, co tam jest napisane, albo jak to się ma do mojej aktualnej sytuacji, to działa. To nas przemienia. To nas przygotowuje na to, że gdy przyjdzie moment odpowiedni, wszystko stanie się jasne. Więc zachęcam. Ja sobie z tym radziłem kiedyś w ten sposób, że kupowałem sobie takie kieszonkowe wydania, tam Ewangelii albo całego Nowego Testamentu i miałem przy sobie. I w chwilach, kiedy na coś czekałem, głównie czekałem, albo gdzieś tam jechałem, mogłem czytać, nie prowadziłem, to po prostu sięgałem po jedno zdanie, po dwa, po paragraf, cokolwiek. Tak, żeby przeczytać od początku do końca. Raz, drugi, trzeci. Żeby się zapoznać z tym słowem, które Bóg dla nas zostawił. Więc zdecydowanie polecam. Zdecydowanie polecam sięganie po Pismo Święte i uczynienie z tej lektury takiego sposobu życia. Jeżeli ja chcę naprawdę odkryć, kim jestem, jeżeli chcę doświadczyć tego, co Jezus mówi, że poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi, czuć się naprawdę wolnym, spokojnym, to dobrze jest poznać te słowa, które dla nas zostawił, które nas przemieniają. I ostatnia rzecz, wydaje mi się, bo to z Duchem Świętym nigdy nic nie wiadomo, ale myślę, że zdążymy. To jest to, co w taki naturalny sposób staje się konsekwencją praktykowania takiej bliskiej relacji z Panem Bogiem, doświadczania Jego obecności. To są spotkania i rozmowy z przewodnikiem duchowym. I mamy księży, którzy myślę, że są gotowi na to, żeby nam służyć, kiedy mamy takie potrzeby, bo podczas tej drogi na pewno będą się pojawiać pytania, wątpliwości, niejasności. I warto jest mieć właśnie kogoś takiego jak kapłan, kto w takiej wolnej rozmowie, nie w konfesjonale, bo konfesjonał to jest takie miejsce, gdzie przemawia do nas Jezus, gdzie działa Jezus w takich określonych, dla załatwiania w cudzysłowie określonych spraw. Ale warto, kiedy będziemy już gotowi, kiedy będziemy regularnie na mszy, czy będziemy czuli, że jesteśmy gotowi, że chcemy porozmawiać po prostu, chcemy zadać jakieś pytanie, mamy jakieś wątpliwości, żeby porozmawiać z kimś takim, żeby gdzieś tam wznosić się na tej drodze, nie dawać złemu okazji do tego, żeby gdzieś tam siał w nas wątpliwości.
Jeszcze a propos, kolejne będzie lokowanie produktu. Pisma Świętego, tu jest krąg biblijny, nie wiem czy wiecie, co 2 tygodnie we wtorek. Polecam zdecydowanie, czytamy Pismo Święte, dzielimy się swoim rozumieniem tego, co jest zapisane i właśnie jest tam kapłan, który nas też jakby prowadzi w tym, pokazuje, co jest dobrą interpretacją, a co gdzieś tam tą interpretacją jest taką wątpliwą. Więc jeżeli chcecie właśnie pogłębić swoją przygodę z Pismem Świętym, zdecydowanie polecam wtorek, co drugi wtorek. 14 stycznia. No wiadomo, styczeń to jest generalnie taki czas, że księdza nie ma żadnego. Ale poza tym styczniem jesteśmy. I ten dzwonek ewidentnie mówi, że to już czas na to, żeby kończyć. Dzwonek na przerwę, więc teraz jest czas na modlitwę, tak? Nie? 10? Tak, bo my musimy 15. Nie, 5. Powiedziałeś, że do wpół do trzeba skończyć. Dobrze, to troszeczkę skończyć. Nie, bo chodzi mi o to, że ja myślę sobie tak, że z jednej strony zakończmy tak, jak zaczęliśmy. Czyli zanurzmy się na chwilę w takiej ciszy. Niech to wszystko, co zostało powiedziane, co przed chwilą padło z moich ust i na pewno też do mnie było skierowane, bo tutaj jakby to wszystko jest dla mnie też nowe, bo nie wiedziałem do końca, co powiem. Miałem jakiś tam plan, ale nie wiedziałem, jak to wyjdzie. Pozwólmy, żeby to zasiało się w naszych sercach. I pozwólmy, żebyśmy jakby zostawili Duchowi Świętemu, co chce z tymi słowami w nas zrobić. Jak chce przez nie nas zmienić. Gdzie nas chce doprowadzić. Co chce zmienić w naszym myśleniu. Co chce zmienić w naszym patrzeniu na Boga. Co chce zmienić wreszcie w naszym rozumieniu tego, kim jesteśmy. Jakie jest nasze miejsce w tym świecie. Jakie jest nasze powołanie. Amen.